Witajcie kochani miłośnicy grillowania. Stekowa rewolucja dotarła do Polski. Dzisiejszy odcinek tylko o stekach. Zaczynamy. Najpierw opowiem Wam, jakie są najpopularniejsze steki, które można wrzucać na grilla. Pierwszym i moim ulubionym, bo jest najbardziej efektowny, jest Tomahawk. Popatrzcie na to. Wygląda wspaniale. Jest najefektowniejszym stekiem, jakiego w życiu widziałem, jadłem. Najlepiej smakuje według mnie. Gdybyśmy ucięli tą kość żebrową, byłoby to cięcie cut the beef. Gdybyśmy nie mieli w ogóle tej kości, czyli byłoby to wycięte, to będzie po prostu stek ribeye, czyli antrykot, rybie oko, czyli ten tłuszczyk tutaj na środku. Wspaniale to się wytapia, smakuje, wyśmienite, ale o ribeye'u jeszcze opowiemy. Piękny, piękny. Patrzcie, ile ma. Oliwa, mieszanka przypraw, pieprz kajeński, cukier brązowy, pieprz, sól, czosnek granulowany i kumin, czyli kmin rzymski. Idealna przyprawa do steka, naprawdę nadaje zarąbistego smaku. Także przygotowuję tomahawka. Kolejnym bardzo popularnym i znanym stekiem jest stek T-bone. Jest to charakterystyczne cięcie, ponieważ kość, która tutaj jest w steku, jest w kształcie litery T. Z jednej strony mamy kawałek roast beefu, z drugiej strony mamy kawałek polędwicy. Bardzo podobnym stekiem jest stek Porterhouse, tyle że Porterhouse ma troszkę większy kawałek polędwicy i mniejszy roast beef. Kolejnym bardzo popularnym stekiem jest stek New York. Tu mamy wyjątkowe mięso, bo jest to polędwica Wagyu. Kosztuje 449 zł za kilogram. Można ją nabyć w sklepie befsztyk.pl. Ja właśnie sobie ją zamówiłem, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Naprawdę piękne przerosty tłuszczu, marmurkowatość idealna tego steku. Będziemy go dzisiaj też przyrządzać, to zobaczycie, jak wygląda. Ale jest to stek z roast beefu, który jest wycinany, o, pokażę to tak, z tej części T-bone'a, tak, czy tam z Porterhouse'a. To jest właśnie ta część, roast beef. Nieco twardsze mięso niż polędwica czy antrykot, czyli ribeye, ale wyśmienite w smaku. Z prawej i z lewej strony w ręce trzymam steki nowojorskie, czyli roast beef. Zobaczcie, one się od siebie różnią. To jest kwestia, z jakiej rasy krowy było to wycinane. Tutaj mamy sezonowany, w prawej ręce trzymam sezonowany roast beef z rasy krowy Limousin, a w lewej ręce mamy rasę Wagyu. Delikatnie tylko oliwimy. Obficie za to sól, pieprz. Wspaniałe w smaku, bo już kosztowałem. Robimy zdjęcia, filmujemy, kamerujemy, jemy. Kochani, przynajmniej, ja wiem, że to jest przegięcie, ale przynajmniej raz powinniście skosztować takiego steka. Piotra. To jest klasyczny stek ribeye, czyli antrykot. Bardzo dobre, delikatne mięso, tłuściutkie, rewelacyjne w smaku, bardzo delikatne. I to jest to, o czym wcześniej mówiłem, jeżeli byśmy zostawili tutaj kość żebrową, to mamy cięcie cut the beef lub po prostu tomahawk. Ribeye ma charakterystyczne oko tłuszczowe. Najdelikatniejszym rodzajem steków są steki filet mignon, czyli wykrawane ze środka polędwicy. Najdelikatniejsze mięso, naprawdę ekstrawagancja,
dla wymagających gości, bardzo delikatne, smaczne, można je łatwo przeciągnąć, ale jak się je zrobi punkt, to smakuje naprawdę, rozpływa się w ustach. Dlatego tak często steki z polędwicy wołowej, czyli z filet mignon, obtacza się w tłuszczu, czyli w jakimś plastrach z boczku, bekonu i wtedy wrzuca na ruszt, żeby one jeszcze nabrały dodatkowego smaku. Dość popularny jest stek sirloin, który jest wykrawany z płaskiej części rozbefu. Bardziej nadaje się na pokrojenie w jakąś kostkę i zrobienie z tego szaszłyków niż steków. Ale również bardzo smaczny kawałek mięsa i nie kosmicznie drogi. Także warto spróbować. Pytacie też często, czy steki można mrozić. Owszem, można je mrozić. Powinny być zamrożone maksymalnie tak 6 do 8 miesięcy. Nie powinno się nic z nimi stać, nie będziemy jedli podeszwy, także bez problemu. Poproście po prostu u swojego rzeźnika, żeby zapakowali Wam takie mięso próżniowo. Ważnym też aspektem jest sezonowanie. Możecie taką wołowinę sezonować sami w domu, jeżeli nie chcecie kupować już sezonowanej, no bo wiadomo, jest droższa. Oczywiście nie wysezonujecie sobie mięsa na sucho, ale na mokro, bez większego problemu. Polega to po prostu na tym, że zapakowane mięso próżniowo wrzucamy do lodówki i ono może tam spędzić spokojnie 3-4 tygodnie. Wyciągamy i mamy idealnie wysezonowane mięso na steki. Bajeczka. Wrzucamy dwa ostatnie steki na ruszt. W dzisiejszym odcinku sprawdzaliśmy, jak wyglądają najpopularniejsze steki, trochę sobie o nich opowiedzieliśmy, zobaczyliśmy, jak wyglądają, później je grillowaliśmy, zobaczyliśmy, jak smakują. Ja jestem skrajnie wykończony po całym dzisiejszym dniu rewolucji stekowej. Do zobaczenia, mam nadzieję, przy grillu.